wbrew pozorom, mimo że ten wynik jest dosyć korzystny na naszą stronę, to myślę, że dopiero chyba w połowie pierwszej połowy, tak? Tej drugiej części, jak pierwszej połowy, dopiero chyba wskoczyliśmy na takie nasze właściwe rytmy. I na szczęście, mimo że już im dalej, jakby powiedzieć, w las, tym ten mecz trochę mniej emocji miał, ale no, na szczęście byliśmy na tyle skoncentrowani, że dowieźliśmy spokojnie to zwycięstwo do samego końca. Cieszy to, że nie daliśmy sobie rzucić aż tak dużo bramek, czyli widać, że ta obrona funkcjonowała dosyć dobrze, bramkarze poodbijali, byliśmy przygotowani na to, co SMS gra, więc myślę, że z tego można się cieszyć, że to założenie, które mieliśmy do zrealizowania, myślę, że jest zrealizowane. Modliłem się, żeby tam jakaś dziwna kontuzja się nie przydarzyło. Założenia były takie, by grać cierpliwie w ataku i to żeśmy spełniali i najważniejsze, że udało się wygrać, cały zespół pograł, cały zespół walczył, bo to było widać też na boisku, pobudzaliśmy się i to pomogło i dlatego też cieszmy się ze zwycięstwa. Tutaj młodzież to jest jakby narybek przyszłej reprezentacji Polski, oni zupełnie mają inny cykl szkolenia, trenują 2 razy dziennie. 5 razy w tygodniu, także tutaj oni są przygotowani do takiej gry, oni mogliby śmiało podejść i do następne spotkania rozegrać i nie byłoby widać, że ktoś jest słabszy kondycyjnie. Także to są zespoły niewygodne, które grają specyficzną piłkę ręczną, polegającą na grze szybkiej, dużo rzutów na bramkę, tutaj to udało nam się opanować. Trzeba już tutaj napomknąć, że to już jest któryś mecz. Kończymy już za chwileczkę pierwszą rundę. Tak? To jest bodajże 10. spotkanie i wiadomo, że to zmęczenie się nawarstwia i wiadomo, że fajnie by było, jakby było więcej ludzi do grania, bo no nie oszukujmy się, krótka ławka powoduje to, że ci zawodnicy, którzy są już wyeksploatowani, oni będą jeszcze bardziej zmęczeni, tak? Więc no tutaj no nie oszukujmy się, fajnie by było, jakby ta ławka była dłuższa, no ale no choroba nie wybiera i jest tak, jak jest. Na pewno będzie brakowało na tutaj 5 zawodników i tego już nie zmienię. Przynajmniej mam nadzieję, jak tam dalsze badania u Michała Bartyckiego będą wyglądały, o ile jak dojdzie do zabiegu, to na pewno już nie wróci do rozgrywek. Miejmy nadzieję, że tylko rehabilitacja może, ale to nic wcześniej nie mogę powiedzieć, jak po rezonansie. Pozostali zawodnicy, jest 2 zawodników, którzy są na kwarantannie, to wrócą też dopiero w styczniu, bo na te mecze i pucharowe w tygodniu i w sobotę nie będą możliwości rozgrywania. Także w takim składzie, jakie dzisiaj graliśmy, tak będziemy grali te ostatnie 2 spotkania. Takie granie jakby sparingowe, tak? Czyli treningowe. Wiadomo, że jak się gra u siebie na hali, to gra się, w ogóle sport jest dla kibiców, tak? I im więcej tych ludzi przychodzi, tym jest zdecydowanie lepiej, a zwłaszcza, że tu u nas dosyć solidnie ci kibice przychodzili, nas wspierali i to zawsze niesie u siebie na parkecie.